Na rozmowę zgodził się dr Tomasz Witkowski, to znany psycholog i sceptyk. Bardziej rozpoznawany stał się w roku 2007, kiedy opublikował w Charakterach swój artykuł, będący jednocześnie prowokacją. Pomimo tego, że Charaktery, choć są popularno-naukowe, to posiadają radę naukową złożoną z akademików z tytułami w tej dziedzinie, w dziedzinie psychologii, dopuścili oni do opublikowania tekstu, który promował całkowicie bezsensowną nową psychoterapię. W 2009 roku ukazała się Zakazana psychologia, pierwszy z trzech tomów. Dr Tomasz Witkowski podważył w niej skuteczność psychoterapii, podważył również mit dzieciństwa, czyli przeświadczenie o tym, że to, co dzieje się w relacji z rodzicami, determinuje nasze przyszłe życie i że koniecznie musimy to potem przepracować, na przykład właśnie na psychoterapii. Odniósł się również krytycznie do wielu różnych terapii stosowanych również na przykład w pedagogice, w terapii autyzmu chociażby. Dodatkowo zaczął podważać także istnienie na przykład syndromu DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Dr Tomasz Witkowski założył również Klub Sceptyków Polskich, z którym w ramach akcji Psychologia to nauka, nie czary, zwalczał stosowanie testów diagnostycznych, testów projekcyjnych, które polegają po prostu na tym, że psycholog domyśla się stanu danej osoby na podstawie rysunków, jakie ona tworzy. W Polsce z bardziej znanych publikacji mamy też Psychoterapię bez makijażu. Jest to książka, która konfrontuje wypowiedzi pacjentów, którym psychoterapia zaszkodziła, z tym, jak patrzą na ten problem eksperci w tym zakresie. Można uznać, że książka ta pełni taką rolę badania jakościowego, ponieważ dr Tomasz Witkowski krytycznie patrzy też przede wszystkim na brak badań nad szkodliwością psychoterapii, czyli nad negatywnym efektem jej działania. Jak wiemy, jeżeli coś potrafi pomóc, ma właściwości lecznicze, no to zwykle również jakiejś grupie po prostu może zaszkodzić. Tomasz Witkowski publikuje też za granicą. W 2015 roku ukazała się książka, której jest współautorem, Psychology Gone Wrong, The Dark Side of Science and Therapy. Kilka lat później wydał także Psychology Led Astray, Cargo Cult in Science and Therapy. Chyba najbardziej znaną jego pozycją jest jednak Shaping Psychology, która ukazała się w tym roku po polsku jako Giganci Psychologii. W książce tej Witkowskiemu udzielili wywiadu najbardziej znani żyjący na świecie aktualnie psycholodzy. Można tu wymienić chociażby Daniela Kahnemana, Briana Nosecka, czy też na przykład Roberta Plomina, lub też Noama Chomskiego, który jest znany na lewicy. Tomasz Witkowski świetnie opowiada. Wyniki badań naukowych przeplata z różnego rodzaju barwnymi opowieściami i przykładami. Jest bardzo dobrym popularyzatorem nauki. Można w związku z tym często spotkać się z jego wypowiedziami w mediach, w polityce, Newsweeku, w Talk FM, ale również w mediach światowych, także naukowych, Science Based Medicine na przykład, albo Journal of Social Psychology, czy też Aero Magazine. Jeśli ktoś oglądał wcześniej ten kanał, no to być może kojarzy, że około rok temu wrzuciłam kilkanaście filmów, które były poświęcone właśnie kwestii zdrowia psychicznego. Motyw przewodni tych filmów to było, co władze publiczne, co rząd, co politycy mogą zrobić, żeby poprawić jakość życia psychicznego społeczeństwa. I teraz ta rozmowa, którą przeprowadziłam z doktorem Tomaszem Witkowskim, też jest pod takim hasłem. Czyli odnosi się do różnych poważnych zagadnień, takich jak na przykład samobójstwa, jak zaburzenia właśnie psychiczne, jak możliwości ich leczenia. Rozmawiamy o tym dlatego, że to, co mówi się na ten temat w debacie publicznej, coraz bardziej odbiega od tego, jakie faktycznie są wyniki badań naukowych, badań na ten temat. Ale rozmijanie się rzeczywistości wyobrażeń na jej temat dotyka coraz więcej obszarów, rozprzestrzenia się pod tak zwaną kulturą woke, czyli kulturą przebudzonych, dla których ważniejsze jest ich wyobrażenie na temat dyskryminacji od autentycznej rzeczywistości, od tego, jak faktycznie funkcjonuje społeczeństwo. Zaczynają oni terroryzować naukowców z różnych obszarów. Nie dotyczy to już tylko psychologów, ale właśnie coraz częściej i biologów, lekarzy, na przykład właśnie w kwestii tożsamości płciowej i inne dyscypliny. Zaczyna to być wszystko groźne. W związku z tym w tej rozmowie z doktorem Tomaszem Witkowskim również do
tego nawiązujemy i pytam o to, jakie tutaj dostrzega związki właśnie pomiędzy kulturą terapeutyczną, która stanowiła problem jeszcze kilka lat temu, a tą kulturą przebudzoną, z którą mamy do czynienia dzisiaj i która jest dla nas coraz groźniejsza. Poruszamy bardzo wiele wątków. Rozmowa jest bardzo bogata w treści, od sprawy samobójstw, różnego rodzaju interwencji, pomocy psychologicznej, psychoterapii, ustawodawstwa z tym związanego właśnie poprzez zagadnienia kulturowe. Zapraszam serdecznie na rozmowę. Chciałam jeszcze dodać, że przepraszam za kiepską jakość obrazu. Próbowaliśmy coś z tym zrobić, nie udało się. Na całe szczęście wiem, że też że większość osób tutaj słucha tego typu filmów, a nie ogląda, więc mam nadzieję, że nie będzie to wielki problem. Może zaczniemy od Pana wczorajszej rozmowy. Słuchałam, że właśnie Pana rozmowy z przedstawicielem wydawnictwa, które wydało książkę Kiedy Harry stał się Sally. Książka jest napisana przez osobę transpłciową, transseksualną, która poddała się tranzycji, no ale krytycznie podchodzi do tego procesu, do badań też naukowych w tym zakresie, w związku z tym została źle odebrana przez aktywistów, no i też usunięta z platformy Amazon. Państwo wczoraj o tym rozmawiali. I przy okazji przyszło mi do głowy, że właściwie dzisiaj bardzo dużo mówi się o cancel culture, czyli takiej kulturze ostracyzmu lub anulowania, i że Pan w związku z krytycznym podejściem do badań naukowych w psychologii, no, mógł być taką jakby jedną z pierwszych ofiar takiego hejtu internetowego, czy też próby usunięcia danej osoby z debaty publicznej, próby przekreślenia, skompromitowania jej dorobku. I chciałam zapytać na początek, czy Pan się czuje taką ofiarą cancel culture i czy to jest zjawisko, które jest w psychologii popularne? Ponieważ czytając Pana książki, można często spotkać właśnie opisy, że badania naukowe były z tej dziedziny były krytycznie przyjmowane i próbowano je skompromitować po prostu, czy też utrudniano ich popularyzację. No generalnie to zjawisko cancel culture to jest zjawisko chyba stare jak świat, bo jak mieliśmy do czynienia czy to z Giordanem Bruno, czy z Kopernikiem, czy z innymi myślicielami, to oni też byli ofiarami cancel culture, bo taki, a nie inny obowiązywał światopogląd w tamtych czasach. I to nawet to cancel culture było dużo brutalniejsze, bo pozbawiało czasami życia tych ludzi, którzy odważali się to głosić. Tak, no to jest zjawisko powszechne i znane od dawna, choć chyba na taką skalę nie występowało nigdy, na taką skalę i w takiej konstrukcji. Poproszę zwrócić uwagę, że cancel culture to jest w tej chwili dyktat tłumów raczej niż dyktat autorytetów. Wcześniej mogliśmy mówić o tym, no jeżeli już powołałem się na tak dawne czasy, jak czasy działania inkwizycji, takiego intensywnego działania inkwizycji, no to wtedy jedne autorytety starały się uciszyć inne autorytety, ale to nie było tak, że tłum wychodził na ulicę i uważał, że Giordano Bruno nie powinien wygłaszać wykładu na uniwersytecie, należy mu zakazać dostępu do studentów i tak dalej. W tej chwili to się odbywa w taki, no, to nie jest najlepsze słowo, ale pierwsze, jak im przychodzi, w demokratyczny sposób, czyli masy decydują o tym, czy ktoś ma rację, czy nie ma racji. I rzeczywiście tego jest coraz więcej, tych mas też jest coraz więcej w nauce, bo proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili takie obliczenia pokazują, że w tej chwili wszystkich naukowców, którzy pracują obecnie, którzy są naukowcami, jest więcej niż miało to miejsce w całej historii ludzkości, dawnej historii ludzkości, powiedzmy od XX wieku wstecz.
to w tej chwili można powiedzieć, że wszyscy ci naukowcy, którzy przez kilkaset lat, czy nawet te 2000 lat naszej cywilizacji pracowali, to oni tak jakby ich zebrać w tej chwili na uniwersytetach, jest ich więcej niż w całej naszej historii. Więc to jest też jakaś masa krytyczna, masa, która stara się zrobić jakąś karierę, która stara się przedostać do opinii publicznej, no i ta masa też decyduje, więc bym powiedział, że tak, no takich przypadków w samej psychologii jest bardzo dużo, taki cancel culture. No w zasadzie jeden z rozmówców mojej rozmów, które zostały w mojej ostatniej książce zamieszczone, Giganci psychologii, Jerome Kagan, nieżyjący już niestety, niedawno zmarł. Ja go pytałem kiedyś o taką książkę, która spowodowała, że on w pewien sposób stał się celebrytą. I on podsumował tak trochę gorzko, mówiąc, że no, to była książka, która właściwie przedstawiała tezy, które środowisko naukowe gotowe było przyjąć. I na pytanie jego, czy dalej tak jest, że popularnością cieszą się tylko te tezy, które środowisko jest gotowe przyjąć, stwierdził, że tak, niestety cały czas tak jest i dotyczy to całej nauki, nie tylko psychologii. To może przejdziemy do takiej trudniejszej kwestii, bo widzę z tego, jakie artykuły pan teraz pisze, jakie udostępnia wyniki badań, że dzisiaj opinia publiczna jest skłonna przyjąć taką tezę, że rośnie potężnie ilość osób, które odbierają sobie życie, ilość samobójstw, no a dane z tego, co czytam u pana, tego nie potwierdzają. I chciałabym zapytać, jak to faktycznie wygląda, jak pan w ogóle na ten mechanizm prezentowania właśnie tego problemu w mediach aktualnie patrzy? Patrzę na to z przerażeniem, dlatego że to, co się dzieje w mediach w tej chwili i prognozy, które są wygłaszane również przez specjalistów, prowadzą do czegoś takiego, co w psychologii znamy jako samospełniające się proroctwo. Jeżeli popatrzymy na dane dotyczące samobójstw w skali globalnej, w odcinku lat ostatnich 30 na przykład, to okazuje się, że liczba samobójstw na świecie nieznacznie spadła. Jeżeli popatrzymy na dane dotyczące samobójstw z roku 2020, pierwszego roku pandemii, który miał przynieść tsunami zaburzeń psychicznych i w ogóle falę samobójstw potężną, to okazuje się, że nawet w Polsce liczba samobójstw spadła w 2020 roku. Niektórzy wygłaszają te prognozy kompletnie bezmyślnie, po prostu powtarzając po innych, po dziennikarzach, klepiemy zwyczajnie, bezmyślnie, że będzie więcej samobójstw, coraz więcej ludzi sobie odbiera życie i tak dalej, i tak dalej, nie sprawdzając tego zupełnie z danymi. Część natomiast stosuje taką dosyć wyrafinowaną manipulację, mówiąc na przykład o wzrosła liczba samobójstw wśród dzieci. Rzeczywiście ona w ciągu ostatniego roku wzrosła, ale głównie wśród nastolatków. Przy czym jednocześnie pomija się fakt, że wzrosła również liczba samobójstw wśród ludzi starszych po 80 roku życia i to bardzo, bardzo znacznie. Na ten temat nie słyszałem ani jednej informacji medialnej, prasowej, a dodam tutaj, że ja mam alerty Google'a ustawione na słowo samobójstwo, na słowo eutanazja i parę jeszcze innych rzeczy, które mnie interesują i dostaję właściwie wyniki co tydzień, a niektóre rzeczy nawet codziennie i wiem, że na ten temat nie opublikowano, a przynajmniej Google nie wyindeksował takiej wiadomości, że ktoś w ogóle mówi na ten temat, że wśród seniorów wzrosła liczba samobójstw. Straszy się tymi samobójstwami wśród dzieci. Natomiast co pokazują obiektywne badania? Obiektywne badania pokazują, że im częściej o samobójstwach mówimy, nawet jeśli jest to przytaczanie tylko i wyłącznie suchych liczb, tym więcej samobójstw będzie się pojawiało.
dlatego że w ten sposób tworzymy coś takiego, co w psychologii znamy jako zjawisko dostępności poznawczej. Jeżeli o samobójstwach mówi się mało, niewiele, nie trąbi się tak tych strasznych przypowiedni, to samobójstwo nie jest jak gdyby na podorędziu umysłowym jako jeden ze sposobów rozwiązania. Jeżeli natomiast młodzi ludzie czytają bez przerwy, że nastolatkowie popełniają samobójstwa, że dzieci popełniają samobójstwa, no to w sytuacji kryzysu, w sytuacji problemów w ich umyśle pojawia się, a może by właśnie w ten sposób spróbować rozwiązać swoje problemy. I ja tutaj oskarżam wprost wszystkich, którzy bezmyślnie powtarzają te kompletnie irracjonalne przepowiednie, że ci wszyscy ludzie są współwinni wzrostu tych liczb. I te liczby będą rosły między innymi dlatego, że te przepowiednie są tak często powtarzane. Znaczy wie pan, tak ja sama zastanawiałam się, czy w ogóle na ten temat powinniśmy rozmawiać, ale w sytuacji, w której jesteśmy, gdzie media cały czas o tym mówią, no to wydaje mi się, że dementowanie tego jest słuszne. Więc, ale jest to temat no, trudny. No. Kiedy mówi się o samobójstwach, no to mówi się często o tym, że no, potrzebujemy na przykład więcej terapeutów, potrzebujemy jakiejś pomocy, na przykład różnego rodzaju infolinii, jakieś centrum wsparcia kryzysowego. Pan mówi, że nie jest to jedyna metoda i to jest bardzo ciekawe właśnie, o czym pan pisze, że na świecie testowano inne sposoby, które są z zakresu jak tej psychologii środowiskowej, czyli potrafią oddziaływać nie indywidualnie, ale na całe grupy społeczne i są to metody, które faktycznie pozwoliły ograniczyć liczbę osób odbierających sobie życie. Mógłby pan trochę więcej na ten temat powiedzieć? Jakie to są sposoby? W ogóle, żeby mieć świadomość tego, jaka jest skuteczność pomocy osobom, które doświadczają myśli samobójczych i myśli o samookaleczeniu, bo to są też podobne kwestie. Teraz rok temu ukazała się taka duża metaanaliza, która pokazała, że przez 50 lat, podkreślę to, przez 50 lat nie zmieniła się skuteczność metod zapobiegania samobójstwom. Ona jest na poziomie mniej więcej 9% i nie ma znaczenia, czy to jest farmakoterapia, czy to jest długotrwała psychodynamiczna terapia, czy to jest wsparcie rówieśnicze, czy to są jakieś metody kontrolowania zewnętrznego, takiego behawioralnego zachowania. Te wszystkie metody są bardzo mało skuteczne i tak jak mówię, około 9% skuteczności mają. Co ciekawe, przez te 50 lat, kiedy prowadzono te intensywne badania, jedyne co się zmieniło, to liczba badań. Otóż w ciągu 50 lat ta liczba wzrosła niemalże wykładniczo. Czyli można powiedzieć, że cały czas badamy ten problem, cały czas badamy efektywność, podczas gdy ta efektywność nie zmieniła się ani o jotę. I to jest duży problem. Natomiast jeżeli zestawimy wszelkie możliwe oddziaływania, które miałyby zapobiegać samobójstwom, to okazuje się, że na świecie najskuteczniejszy sposób, najskuteczniejsza metoda to są różnego rodzaju ograniczenia. I tutaj podam parę ciekawostek. W Azji, szczególnie w Azji, popularne jest jako metoda popełniania samobójstwa są trujące pestycydy. To jest jeden ze środków ogólnie dostępnych w krajach rolniczych. Można sięgnąć, często to są bardzo trujące środki ochrony roślin na przykład. Taki, można powiedzieć, trochę naturalny eksperyment przeprowadzono na Sri Lance, gdzie zakazano sprzedaży tych środków osobom postronnym. Żeby je kupić, trzeba było dokumentować, że się jest właścicielem gospodarstwa, odpowiednio dużego i tak dalej, i tak dalej. Czyli postawiono bariery. Proszę sobie wyobrazić, w ciągu jednego roku liczba samobójstw spadła o 70%. Więc nie psycholog dla każdego potencjalnego samobójcy, tylko po prostu ograniczenie dostępu do takich narzędzi. Inny przykład, też z Azji,
Swego czasu w Azji popularna była metoda popełnienia samobójstw, zresztą spopularyzowana przez media, przez bezmyślne media, metoda polegająca na zatruwaniu się tlenkiem węgla. Ten tlenek węgla wytwarzono w najłatwiejszy sposób przez żarzący się węgiel, taki jakiego używamy do grilla. W zamkniętym pomieszczeniu po prostu rozpalano taki węgiel i on bardzo szybko zamieniał tlen w tym pomieszczeniu na tlenek węgla i te osoby po prostu umierały w ten sposób. W Hongkongu zrobiono bardzo prostą rzecz. Mianowicie we wszystkich supermarketach i sklepach usunięto węgiel drzewny z ogólnodostępnych miejsc. Żeby kupić węgiel drzewny, trzeba było podejść do sprzedawcy, spytać, gdzie jest ten węgiel i poprosić o niego. I sprzedawca albo go sięgał gdzieś tam z bardzo wysokiej półki, albo szedł na zaplecze i przynosił ten węgiel. Proszę sobie wyobrazić, że tego typu drobna zmiana spowodowała gwałtowne obniżenie liczby samobójstw w Hongkongu, a już na pewno przy pomocy tej metody. Idąc dalej, ograniczenie w dostępie do broni, ograniczenie w dostępie do środków trujących, nawet takie rzeczy jak barierki w szpitalach, w miejscach, gdzie można łatwo skoczyć z dużej wysokości, powodują, że wszędzie tam, gdzie się wprowadza takie ograniczenia, zapobieganie samobójstwom jest bardzo skuteczne. Więc to jest banalne, bardzo proste i podejrzewam, że dużo, dużo tańsze od niezwykle skomplikowanych metod zapobiegania. No i oczywiście, co jest niewykorzystanym sposobem, z czego brakuje w mediach, w świadomości publicznej. Mówi się często o tak zwanym efekcie Wertera. On polega na tym, że jak ktoś znany popełni samobójstwo, to natychmiast jest taka fala samobójstw po tej osobie. Ale oprócz efektu Wertera jest również efekt Papageno. To jest efekt, który jest w stosunku do efektu Wertera w ogóle, można powiedzieć, nieznany. Papageno to jest jedna z postaci czarodziejskiego fletu Mozarta. I to jest chłopak, którym zamierzał popełnić samobójstwo, ale jego kolega przekonał go, że są różne inne sposoby rozwiązania swoich sytuacji niż tylko popełnienie samobójstwa. I on rzeczywiście uratował mu w ten sposób życie. Okazuje się, jeżeli badamy przekazy medialne, takim bardzo znanym przykładem, sztandarowym niemal, jest przykład śmierci Kurta Cobaina. Kurt Cobain popełnił samobójczą śmierć i prasa dość dużo o tym pisała, ale pisała w taki sposób, że to spowodowało zmniejszenie liczby samobójstw, dlatego że pisała, pokazując sposoby radzenia sobie w tej sytuacji w inny sposób, że bardziej kładła nacisk też na cierpienie tej ofiary, na cierpienie osób, które pozostają, więc na te negatywne efekty związane z samobójstwem, bez tego idealizowania tego rozwiązania. Jeżeli popatrzymy w media polskie, no to poza właściwie suchą informacją na końcu, jeżeli masz problem, to zadzwoń tu i tu, nie mamy tego typu publikacji w ogóle. To, co robią polskie media, systematycznie po kilkanaście takich publikacji ukazuje się w tygodniu, to jest popularyzowanie rozwiązania polegającego na samobójstwie. Można powiedzieć, taki marketing samobójstwa. Przerażające, powiem szczerze, że aż pan tak to odbiera. Ja zauważyłam tylko to zjawisko przedstawiania tego faktycznie jako takiego uzasadnionego kroku w obliczu tak niesprawiedliwego i okrutnego świata, z jakim mamy do czynienia. Wydaje się niestety, że dorosłe pokolenie po prostu też tak ten świat odbiera. No a druga sprawa, że mamy do czynienia z takim teraz podejściem bardzo emocjonalnym, takim czasami mówi się narcystycznym i
takim skupionym na subiektywnych odczuciach jako faktycznie realnej rzeczywistości. No i w związku z tym wydaje się, że właśnie takim kultem cierpienia mamy do czynienia, że mówi się właściwie, że właśnie ono jest uzasadnione i trzeba się nad nim bardzo mocno pochylać, nie można tego cierpienia kwestionować, nie powinno się szukać jakichś prób wzmocnienia siebie. No i dotyczy to też oczywiście wychowania dzieci, które raczej powinny iść w tym pojmowaniu świata na terapię, żeby tam jakby przyglądać się właśnie tym negatywnym emocjom, a niekoniecznie powinny ćwiczyć na przykład wzrosty pewności siebie, czy wzrosty umiejętności radzenia sobie z nieuchronną w życiu frustracją, czy z kryzysami, z jakimiś trudnymi doświadczeniami. I właśnie chciałam zapytać też o tą kwestię, bo Pan czasami mówi o tym, że jednak treningi odporności psychicznej tak zwanej są czymś, co jest skuteczne i pożyteczne. I może też na ten temat mógłby Pan więcej powiedzieć. Czy to jest tak, że powinniśmy raczej dawać sobie przyzwolenie na te negatywne emocje, czy może powinniśmy próbować sobie z nimi jakoś radzić? No, myślę, że tutaj warto po raz kolejny wspomnieć o badaniach Antonowskiego, który badał osoby, które przeżyły Holokaust, które przeżyły obozy koncentracyjne. A on zaczął badać tych ludzi dlatego, że zauważył dziwną prawidłowość. Mianowicie część z tych osób nie potrafiła pozbyć się tej traumy obozowej do końca życia. Część natomiast świetnie wychodziła z tego, układała sobie życie, zakładali ci ludzie firmy własne, czy znajdowali pracę, zakładali rodziny, byli normalnymi, zrównoważonymi, zdrowymi psychicznie ludźmi, owszem z ciężkim bagażem, ale mimo wszystko ten bagaż nie powodował, że ich życie stawało się koszmarem. I on porównywał te dwie grupy ludzi, zastanawiając się, co takiego ich różni. No to, co ich różniło, to właśnie odporność psychiczna, rezyliencja, tak jak to nazwał, czy w innej koncepcji, jak to jest nazywane, twardością psychologiczną. No i teraz okazuje się, że jeżeli rzeczywiście ludzie trenują tę twardość, ćwiczą się w tej twardości, to później te wszystkie traumatyczne, negatywne zdarzenia znoszą dużo lepiej niż osoby, które no, trenują się jak gdyby w przeżywaniu swoich emocji, w mieleniu tych emocji i tak dalej, i tak dalej. Więc ewidentnie tu jest bardzo duża możliwość profilaktyki, zapobiegania. Tylko no, musimy mieć świadomość, w jakim my działamy kontekście kulturowo-ekonomicznym nawet. Ja powiem to na przykładzie takiej anegdoty. Już wiele lat temu, około chyba 10 lat temu, zaproszono mnie na pewną konferencję psychoterapeutyczną. I oczywiście brałem udział w debacie, w której byłem no, chyba właściwie takim jedynym krytykiem psychoterapii. Naprzeciwko siebie miałem, wokół właściwie byli sami terapeuci. No i w pewnym momencie zadano mi pytanie, co w zamian? Takie bardzo typowe pytanie, co w zamian, jeśli nie psychoterapia, to co? Ja wtedy odpowiedziałem bez zastanowienia się, profilaktyka, zapobieganie. I proszę sobie wyobrazić, że sala wybuchnęła szczerym, spontanicznym śmiechem. To nie był śmiech przemyślany, to nie była reakcja na dowcip. To była szczera, spontaniczna reakcja na moją propozycję. I ta reakcja chyba najlepiej pokazuje, jakie są możliwości działania profilaktycznego. No, leczenie, jakiekolwiek leczenie, czy to samookaleczeń, czy prób samobójczych, czy depresji, czy czegokolwiek innego, przynosi korzyść materialną. Przynosi profity też społeczne, bo tacy ludzie są cenieni jako ci, którzy pomagają innym, którzy zajmują bardzo ważne pozycje społeczne i tak dalej, i tak dalej. Profilaktyka, no ja nie wiem, jak można zarabiać na profilaktyce. To jest trochę może warto porównać to do strażaka i inspektora przeciwpożarowego.
Otóż bohaterem zawsze zostanie strażak, bo to on uratuje dziecko z płonącego domu, on dokona jakiegoś bohaterskiego czynu. Ale inspektor przeciwpożarowy, który przez 25 lat swojej pracy doprowadził do tego, że nie wybuchł ani jeden pożar w okolicy, którą on kontrolował, on nie dostanie za to ani medalu, ani media o nim nie napiszą, że jest bohaterem. I podobnie jest w zakresie zdrowia psychicznego. Profilaktyka nigdy nie spotka się z uznaniem, z takim uznaniem społecznym, jak bohaterstwo polegające na tym, że no, wyciągamy pomocną rękę właśnie do tej osoby, która już próbuje umrzeć, bo nie potrafi sobie z czymś tam poradzić. No, to jest potężna bariera. To nie tylko w zakresie zdrowia psychicznego, to jest w ogóle bariera w działalności ludzkiej, gdzie profilaktyka często przynosi dużo lepsze efekty, natomiast no, uznanie społeczne czy wręcz efekty materialne, finansowe są najczęściej mało atrakcyjne. No tak, prosty przykład to jest aktywność fizyczna albo fizjoterapia i na przykład leczenie. No, lekarz ma dużo wyższą pozycję społeczną, prawda, niż osoby, które się tym zajmują. Mówi pan, że ilość osób, która odbiera sobie życie w niektórych grupach wiekowych szczególnie jest uznawana za wyższą albo niesłusznie rosnącą. Natomiast jak wygląda sprawa zaburzeń psychicznych w ogóle w społeczeństwie? Dlatego, że tutaj też się mówi, że to wręcz mówi się pandemia praktycznie, depresji, mówi się o pladze zaburzeń psychicznych, ale też z drugiej strony tu akurat często pojawia się taka kontra, że coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że kolejne podręczniki do diagnozy, takie jak DSM, zawierają coraz luźniejsze kryteria i właściwie pozwalają, medykalizują jakby, czyli czynią zaburzeniem stany, które były niegdyś uznawane za naturalne, takie jak żałoba na przykład. I chciałam zapytać, jak tutaj do tych danych podejść, bo ja znalazłam różnorodne, trochę inaczej podręcznik psychiatrii, trochę inne na przykład dane były do analiz sejmowych wysłane, żeby jakby uświadomić decydentom, jak ten problem wygląda. No i trudno, czy to jest faktycznie tak, że rośnie ilość, czy jest to stabilne? Znowu, jeżeli popatrzymy na dane światowe, jest taka dobra strona Our World in Data, gdzie tam są relacjonowane dane światowe, to poza niektórymi krajami, w których są takie dość dziwne kulturowe uwarunkowania, jak na przykład Grenlandia, czy Japonia, czy Sri Lanka właśnie wspomniana wcześniej, czy Korea Południowa, poza takimi dziwnymi krajami różnymi, to generalnie na świecie liczba osób doświadczających zaburzeń psychicznych i chorób delikatnie spada. Więc znowu, bardzo szczegółowe dane mamy z ostatnich 30 lat. Bezpiecznie byłoby powiedzieć, że ona nie rośnie. Różnie to oczywiście wygląda w różnych krajach i znowu nakłada nam się na to wszystko kwestia też ekonomiczna, marketingowa i tak dalej. Bo znowu, im więcej osób zdiagnozujemy jako osoby zaburzone chore psychicznie, tym więcej mamy pacjentów, którzy będą zostawiać pieniądze w gabinetach, w aptekach i tak dalej, w klinikach, w szpitalach, czy też te szpitale więcej będą dostawać z budżetów poszczególnych krajów. Więc to i tak ostatecznie gdzieś tam jakiś impuls ekonomiczny jest. No i w związku z tym mamy coś takiego, co wielu naukowców określa mianem naddiagnozowania. Mówi się, że jeszcze nigdy dotąd w historii tak nie szafowaliśmy określeniami dotyczącymi chorób psychicznych, zaburzeń psychicznych, jak robimy to teraz. I znowu
bezmyślnie powtarzamy te statystyki bez dokładnego ich sprawdzenia. Oczywiście obrońcy tej tezy o tym, że mamy do czynienia z pandemią chorób psychicznych, powiedzą, że wcześniej ludzie to ukrywali, nie przyznawali się do tego, to było stygmatyzowane, teraz nie jest, więc ludzie chętniej o tym mówią, dlatego widzimy realny obraz. Być może, ale być może jest też tak, że tak jak pani wspomniała wcześniej, w tej kulturze ofiar, która zapanowała, osoby zaburzone, osoby chore, cierpiące w jakiś sposób korzystają z większej uwagi otoczenia, z większej troski otoczenia i to jest strategia korzystna z punktu widzenia takiego funkcjonowania społecznego. Więc być może tamci obrońcy tezy o pandemii chorób psychicznych mają rację, ale też być może rację mają ci, którzy twierdzą, że jest tak. Tego nie rozstrzygniemy, dlatego że te badania, no tu właściwie trudno jest przeprowadzić obiektywne, rzeczywiście obiektywne badanie. My z kolegą próbowaliśmy znaleźć takie wskaźniki, cały czas szukamy, nawet zastanawialiśmy się nad tym, żeby zrobić analizę funkcjonowania psychicznego i myślę, że gdybyśmy sięgnęli do obiektywnych wskaźników, takim wskaźnikiem jest na przykład długość snu, to w perspektywie historycznej, jeżeli ludzie śpią dłużej i lepiej niż spali 50 lat temu, to z tego można wyciągnąć wniosek, że ci ludzie są zdrowsi psychicznie. Jeżeli ludzie mniej pracują fizycznie, mniej czasu spędzają w pracy, a prawdopodobnie takie statystyki rzeczywiście by pokazały, przynajmniej w zachodnim społeczeństwie, to można z tego wnioskować, no ludzie mają więcej czasu wolnego, mniej są obciążeni obowiązkami domowymi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli byśmy te wszystkie warunki, te wszystkie zmienne teraz zebrali, to one w historii rodzaju ludzkiego zawsze przyczyniały się do poprawy funkcjonowania psychicznego. Więc patrząc obiektywnie na warunki życia, one sprzyjają zdrowiu psychicznego, ewidentnie. No ale to trzeba by było przeprowadzić naprawdę dobre, rzetelne analizy, żeby nie popaść w jakieś zbytnie uproszczenia. No tak, od razu przychodzi do głowy taki kontrargument, że to, że mniej pracujemy i mamy więcej czasu, żeby na przykład przebywać samym ze sobą, no też może nie być wcale tak pozytywne. Ja widzę tu kilka co najmniej innych jeszcze czynników. No właśnie wymagałoby to większego jakiegoś sprawdzenia. Chciałam zapytać jeszcze właśnie kontynuując temat diagnozy psychologicznej o jej skuteczność, dlatego że wydaje mi się, że kiedy mówimy o problemie właśnie samopoczucia, zdrowia psychicznego, takiego czy ktoś powiedzmy ma jakąś depresję, czy jej nie ma, to nie widzimy całości systemu, ponieważ psycholodzy mają tak naprawdę bardzo duży wpływ na ludzkie życie, ale chociażby w systemie sprawiedliwości. Są w bardzo wielu miejscach, w oświacie na przykład, decydują o tym, czy dziecko zostanie posłane do szkoły wcześniej, czy też na przykład później, czy może będzie jakąś specjalną terapią objęte w systemie oświatowym. Decydują, czy zostanie, prawda, po rozwodzie z rodzicem, tym czy tamtym, czy będzie miało kontakt z krewnymi, czy może trafi na przykład do placówki opiekuńczo-wychowawczej, czy pod opiekę dziadków. Mają jakiś wpływ często na wykonywanie niektórych zawodów, na przykład mundurowych. Mają też przede wszystkim wpływ na to, czy ktoś trafi na przykład do więzienia, czy też z niego wyjdzie wcześniej, a obecnie nawet łącznie z tym, że może nigdy nie wyjść, bo ośrodek postpenalny utworzono w Gostyninie, który taki właśnie ma charakter takiej dożywotniej terapii. No to jest bardzo, bardzo poważna sprawa, a mam wrażenie, że za mało się mówi o tym, po pierwsze, jaka jest możliwość faktycznie diagnozowania. Jest to, albo też w mediach jest to wyolbrzymiane, kiedy na przykład
zastanawiają się nad tym, czy psycholodzy przypadkiem nie powinni orzekać jeszcze o zdrowiu psychicznym na przykład polityków. No, biorąc pod uwagę jak wiedzę o procesie tego diagnozowania, no, to byłaby moim zdaniem tragedia. No, nie wiem, jak pan uważa po prostu. No tak, to już zdecydowanie moim zdaniem byłby nadmierny wpływ. No ale właśnie chciałam pana prosić, żeby pan powiedział mniej więcej właśnie, jak wygląda ta skuteczność i jeszcze powiedział też o alternatywnych metodach, bo znowu mamy podobno taką sytuację. Też słyszałam w wywiadzie z panem, że od kilkudziesięciu już lat trwają prace nad takim diagnozą maszynową. Jest ona podobno skuteczniejsza, a nie można tego zaordynować i wdrożyć. No, ja bym dodał do tych wszystkich obszarów, o których pani wspomniała, jeszcze fakt, że psychologowie mają dość duży wpływ na to, czy ktoś będzie posiadał broń, czy nie, bo też trzeba badania psychologiczne przejść, żeby pozwolenie na broń otrzymać. I to jest bardzo dobry przykład, myślę, na którym można pokazać jak gdyby wartość tych diagnoz. Otóż jeżeli chciałaby pani wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na broń, to musi pani przejść badania psychologiczne u psychologa, ale ten psycholog nigdy nie przechodzi żadnych badań psychologicznych na okoliczność tego, czy on może wyrokować, czy pani predyspozycje psychiczne pozwalają na to, żeby posiadać broń. Więc mamy tutaj do czynienia trochę z taką sytuacją, kiedy może się okazać, że to ślepy kulawego będzie prowadził, mówiąc tak, powołując się na tę metaforę. Więc tu rzeczywiście to pokazuje, ten przykład pokazuje, że w zasadzie diagnozować może każdy. Czyli my wymagamy w wielu miejscach naszej rzeczywistości społecznej wykazania się diagnozą psychologiczną, ale powołując do pracy diagnostów, nie stawiamy przed nimi żadnych wymagań, poza tym, że mają skończyć studia po prostu psychologiczne. A jako student studiów psychologicznych, a potem wieloletni pracownik kilku uczelni w kraju i za granicą, mam świadomość, że studia psychologiczne kończą też osoby zaburzone psychicznie. Bo w studia psychologiczne nie jest wpisany żaden mechanizm, który by selekcjonował te osoby zaburzone. Nawet jeżeli ktoś jest chory na przykład na schizofrenię i ta schizofrenia nie przeszkadza mu, a często te osoby są bardzo inteligentne, bardzo dobrze się uczą, przyswajają informacje i tak dalej, to im nie przeszkadza i mogą skończyć studia z wyróżnieniem. Natomiast nikt później nie będzie weryfikował ich stanu psychicznego przed rozpoczęciem pracy. I to jest jeden z największych problemów związanych z diagnozowaniem. Dopiero jako drugi wymieniłbym ten problem trafności diagnoz. Bo rzeczywiście, jeżeli mamy do czynienia z dobrym psychologiem, i takim, który czyta wyniki badań, który wie, które metody są dobre, które są lepsze, gorsze, to on potrafi dużo dobrego zrobić. Ale jeżeli mamy do czynienia, a niestety duża część psychologów w Polsce korzysta z metod schematycznych, niezweryfikowanych naukowo, że wspomnę tu testy projekcyjne, które mają wartość mniej więcej wróżenia z fusów, i korzystają z tego. I to jest powszechna metoda, która jest wykorzystywana właśnie w opiniowaniu dzieci, między innymi te wszystkie rysunki nieszczęsne, no to te metody powodują, że te diagnozy mogą spowodować bardzo, bardzo dużo szkód. I jeśli idzie o polityków, to jest rzecz jeszcze inna i ciekawa, bo to, o czym pani mówi, to jest taka zasada Goldwatera. W Stanach Zjednoczonych wiele lat temu, w latach 60., jeśli dobrze pamiętam, był taki kandydat na prezydenta, Goldwater się nazywał właśnie, którego psychiatrzy i psychologowie zaczęli diagnozować
na odległość, na podstawie wypowiedzi telewizyjnych, radiowych, w prasie, bo to wtedy jeszcze internetu nie było. I wtedy no, zaczęto dyskutować publicznie na tym, co z tym zrobić, no bo czy my możemy w ten sposób na odległość, czy nie. Powstała tak zwana Goldwater Rule, czyli zasada Goldwatera, że psycholog nie powinien i nie może diagnozować na odległość, czy nie wolno, wpisano to w kanon etyczny i przez wiele dziesięcioleci ten kanon był utrzymywany do czasu kampanii wyborczej Trumpa. W momencie, kiedy Trump zaczął swoją kampanię, odżyła ta dyskusja na temat Goldwater Rule, na temat tego, czy jesteśmy w stanie tych, czy możemy o politykach mówić i czy możemy ich diagnozować na podstawie tych ich wypowiedzi. I w tej chwili wielu psychologów, wielu psychiatrów doszło do wniosku, że jednak czasy się zmieniły w stosunku do lat 60., choćby pod tym względem, że w tej chwili ten materiał, który my mamy do analizy, szczególnie polityków, to są wypowiedzi na Twitterze, to są wypowiedzi czasami na Facebooku, to są wypowiedzi radiowe, telewizyjne w różnych sytuacjach. No, to jest masa materiału. No, tak duża ilość materiału powoduje, że wracamy, właściwie zawieszamy na kołku powoli zasadę Goldwatera i mówimy, że tak możemy i powinniśmy nawet mówić o politykach, czy są zaburzeni psychicznie, publicznie, czy nie są zaburzeni psychicznie, że to jest w zasadzie nawet nasz obowiązek, że dla dobra kraju, dla dobra ludzi powinniśmy ostrzegać przed szaleńcami po prostu. No bo jeżeli popatrzymy na politykę światową, to ten nawracający totalitaryzm w wielu, wielu miejscach na świecie, to nie jest kwestia tylko Polski, no mówi o tym, że dzieje się coś groźnego, niebezpiecznego i rzeczywiście coraz częściej we współczesnym świecie szaleńcy dochodzą do władzy, więc tutaj jest rola psychologów, psychiatrów, żeby przed tym szaleństwem nas ostrzec i obronić. No i kwestia tych diagnoz maszynowych, to nawet nie kilkadziesiąt lat, bo pierwsze prace się pojawiły dokładnie 100 lat temu, w latach 20. to były jeszcze teoretyczne prace. W latach 40. Theodor Sarbin przeprowadził pierwsze eksperymenty, które jednoznacznie pokazały, że wtedy to były nawet nie maszynowe, co można powiedzieć statystyczne diagnozy, aktuarialne, stawiane na podstawie tabel aktuarialnych, tego, co robią cały czas towarzystwa ubezpieczeniowe. To jest taki dział matematyki, gdzie wpisuje się różne prawdopodobieństwa i potem z tych prawdopodobieństw, na przykład jeśli pani jeździ samochodem jaskrawo-żółtym, a nie szarym metalikiem na przykład, to płaci pani mniejsze ubezpieczenie. Jeśli pani jeździ w Warszawie, no to składka się podwyższa w stosunku do mnie, który mieszkam na wsi i tak dalej, i tak dalej. I podobne tabele zaczęto tworzyć w psychologii klinicznej i już w latach 40., latach 50. wykazano wyższość tych tabel nad diagnozami klinicznymi. Od tego czasu trwa burzliwa dyskusja. W tej chwili algorytmy, samouczące się algorytmy, no nieprawdopodobnie zwiększyły jeszcze tę przepaść pomiędzy diagnozą stawianą przez klinicystę a diagnozą maszynową, tak zwaną. Mimo wszystko nie stosuje się tego i chyba nie będzie się prędko i szybko stosowało, przynajmniej w pracy klinicznej, dlatego że jest przed tym bardzo duży opór. No my mamy w ogóle opór przed maszynami, przed tym, że maszyna ma podejmować za nas jakiekolwiek decyzje, bo nam się wydaje, że my zawsze weźmiemy więcej rzeczy pod uwagę i tak dalej, i tak dalej. No to jest nieprawda. W tej chwili wykorzystuje się do diagnozy na przykład raka. Na podstawie zdjęć przesłanych przez telefon komórkowy można diagnozować dużo precyzyjniej różne rodzaje raka skóry na przykład, niż robi to klinicysta, diagnosta. Tych zastosowań jest bardzo, bardzo dużo.
ale ja wątpię, żebyśmy w ogóle kiedykolwiek zgodzili się na takie powszechne poddanie się diagnozowaniu maszynowemu. Każdy z nas jako ewentualny potencjalny pacjent ma kontakt z różnymi komercyjnymi botami, które nas obsługują zamiast człowieka na infolinii i najczęściej ma złe doświadczenia. Te boty to są, no można powiedzieć, takie najuboższe wersje, najprostsze. One się cały czas jeszcze uczą, więc bardzo niedoskonałe. I jak sobie wyobrażamy, że taki bot miałby nas diagnozować, nas, ludzi, którzy mamy takie poczucie ważności, wyjątkowości, indywidualności i wyższości, no to myślę, że opór psychologiczny przed jakimkolwiek zastosowaniem maszyn, czy to w zakresie diagnozy, czy to w zakresie terapii, będzie cały czas tak duży, że długo, długo jeszcze nie doczekamy się wprowadzenia tej technologii, choć mogłaby ona służyć ludziom już. No ale właśnie moje pytanie jest takie, no czy w tak kluczowych, naprawdę życiowych sprawach, no jak chociażby ten ośrodek postpenalny, czy przedpenitencjarny taki, gdzie trafiają osoby podejrzane często na całe życie do szpitala psychiatrycznego, a były podejrzane na przykład o kradzież roweru, no mamy taką jakby lukę i to się dzieje też między innymi dlatego, no że diagnozy są takie, jakie są, czyli no... Właściwie trudno to nazwać jakąś poważną diagnozą. No jest to, ktoś wystawi taką opinię, że lepiej tą osobę trzymać zamkniętą i ona tam już siedzi. No czy w takim przypadku nie powinno się jednak wymagać w takich kluczowych sprawach, że jakoś odgórnie narzucić obowiązek, nie wiem, potwierdzenia na przykład przez maszynę opinii psychologicznej? No to jest w ogóle kwestia detencji, taki w szpitalu psychiatrycznym, to są w ogóle jeszcze problemy takie zamierzchłe, gdzie często stosuje się tego rodzaju decyzje wykorzystuje się jako represje przeciwko ludziom cały czas, nawet w naszej rzeczywistości. Więc tutaj jest, myślę, potrzeba chyba ogromnej najpierw przebudowy prawnej całego tego systemu. Czyli na jakiej podstawie to można w ogóle zadecydować o detencji człowieka, co jaki czas to powinno być weryfikowane, przez jak dużą grupę ludzi, przez jakich ludzi i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście gdyby tutaj wprowadzić jako jedno, choćby jeden z elementów taką diagnozę maszynową, byłoby fantastycznie, chociaż to, tak jak powiedziałem, ja jestem pesymistą, jeśli o to idzie. Jestem dużym zwolennikiem technologii, ale jednocześnie patrzę racjonalnie i mocno pesymistycznie na możliwości wdrożenia tego. Więc myślę, że to jest w ogóle złożone i tu nie, chyba jeszcze psychologowie, psychiatrzy nie powinni decydować, może jeśli idzie o narzędzie już tej diagnozy tego wszystkiego, natomiast o tym, w jaki sposób to się powinno odbywać, żeby to było bezpieczne dla ludzi, to myślę, że to jest kwestia jeszcze prawna. I że tutaj dobrze, prawna... a to w takim razie tak na szybko przyszło mi do głowy jedno takie jeszcze pytanie. Jak wygląda w tym momencie stan wiedzy, jeśli chodzi o te ewentualne, nie wiem, biomarkery na przykład, które mogłyby od tej strony potwierdzić, czy jakieś... korelaty, nie wiem, anatomiczne, tak? Czy faktycznie specjalista ma jakieś obiektywne wskaźniki, które mogą tutaj uprawdopodobnić diagnozę? W diagnozowaniu chorób psychicznych poza jednym przypadkiem, to dotyczy narkolepsji, nie ma żadnych markerów biologicznych. Takich, na podstawie których dałoby się stwierdzić, że to jest taka czy inna choroba psychiczna. W tej chwili najwięcej możliwości dają badania genetyczne właściwie. Przy czym znowu badania genetyczne określają prawdopodobieństwo zaistnienia choroby, a nie przesądzają w 100% o tym, że ta choroba rzeczywiście jest czy wystąpi. Czyli badania genetyczne mogą powiedzieć człowiekowi, no jesteś w tym obszarze, twoje wyniki mieszczą się w takim zakresie,
że bardzo prawdopodobne jest wystąpienie na przykład schizofrenii, w związku z tym no, warto zwrócić uwagę w życiu na to, na ewentualne objawy. Natomiast te wyniki badań genetycznych też nie powiedzą, o, ty jesteś schizofrenikiem, ty jesteś chory na depresję czy na dwubiegunową chorobę i tak dalej, i tak dalej. Więc to też, to nie jest marker, cały czas to nie jest marker biologiczny, który jednoznacznie, tak jak przeciwciała COVID, przeciwko koronawirusowi, mówią o stanie naszego organizmu. Więc takich wskaźników nie mam. Niestety większość chorób i zaburzeń psychicznych diagnozujemy na podstawie takich bardzo mętnych sformułowań. Oto mamy zestaw objawów, na przykład 10, i w instrukcji diagnozy czytamy, jeżeli co najmniej 3 z tych objawów utrzymują się przez okres co najmniej 3 miesięcy lub dłużej, no to znaczy, że istnieje podejrzenie, że coś tam. Mamy różne syndromy dziwne, na przykład syndrom dziecka molestowanego seksualnie i tam jest szereg wymienione jakichś takich czynników występujących w zachowaniu i znowu, jeżeli dużo z tych elementów występuje, to istnieje prawdopodobieństwo duże, że to dziecko było molestowane seksualnie, ale pewności nigdy nie ma. Nawet jakby wszystkie wystąpiły. Czasami możemy się pomylić. Więc no, w tym sensie ja często powtarzam też, czy narażam się trochę psychiatrom, ale psychiatra i psychologia kliniczna to są nauki społeczne. One są oparte o rachunek prawdopodobieństwa i każda diagnoza jest oparta o rachunek prawdopodobieństwa. Diagnoza stawiana przez psychologa klinicznego, przez psychiatrę mówi o pewnym prawdopodobieństwie, że to, czego doświadcza ten pacjent, to jest takim i takim zaburzeniem. Choć znowu do badań genetycznych odwołując się do Roberta Plomina, jednego z największych autorytetów na świecie w tym względzie, może coraz bardziej zbliżamy się do przekonania, że te wszystkie formy, jakie określiliśmy dla zaburzeń psychicznych, to są formy takiego jednego czynnika, Plomin proponuje nazwać to czynnikiem P, mała litera P, podobnie analogicznie jak do czynnika G w inteligencji, tak zwanego czynnika ogólnego inteligencji i to małe P określa ten poziom psychopatologii u człowieka, powinien określać. No, jego zdaniem powinniśmy podrzeć na kawałki DSM i inne podręczniki diagnostyczne. Zresztą nie tylko jego, bo takich naukowców jest więcej, którzy w ten sposób twierdzą. No ja właśnie niedawno czytałam tą książkę Matryca. Tak, myślę, że tutaj też wiele mogłoby zmienić spopularyzowanie tych wyników, jeśli chodzi nawet choćby o podejście do antydyskryminacji czy wyrównywania szans. Zresztą tam o tym pisze, że jednak no, geny mają duży wpływ, ale pomyślałam, że można by było od razu trochę tutaj zahaczyć o ten problem traktowania diagnoz psychologicznych jako pewnej tożsamości i co powoduje no, nasilenie się takiej mody wręcz młodzieżowej. Dziś można właściwie powiedzieć o nawet jakiejś formie takiej subkulturowej, że młodzi ludzie, no, którzy są w takim okresie, gdzie zawsze mówiło się o jakimś takim o kryzysie psychicznym, psychologicznym, tak, takim, ale naturalnym, rozwojowym, no, poszukując gdzieś tam siebie, trafiają właśnie w ten obszar psychopatologiczny i nawet do tego stopnia, że słyszałam, że teraz popularniejszą jakby no, formą tutaj spędzania czasu i autoprezentacji w social mediach jest tutaj no, prezentowanie swojej wielorakiej mnogiej osobowości. Rozumiem, że jest to taka zabawa, aczkolwiek odkąd pojawił się problem no, z nasileniem się, z znacznym wzrostem diagnoz tej dysforii płciowej, zaburzeń tożsamości płciowej, no to tutaj zaczynam też patrzeć podejrzliwie w tą stronę, że być może nie będzie to tylko zabawa, ale faktycznie gdzieś tam ludzie wierzą w to, że składają się z więcej niż jednej osoby, tak można to chyba określić. Chciałam zapytać, jak pan patrzy na to zjawisko generalnie tutaj, czy dostrzega pan w ogóle jakąś pewną modę na te
na te diagnozy, na te zaburzenia, czy też nie? To jest bezpośrednia konsekwencja tej kultury ofiar, o której wspomniałem wcześniej. My, jeżeli patrzymy na historię cywilizacji zachodniej, no to żyliśmy w kulturze honoru. W kulturze honoru takim przykładem, ewidentnym przykładem kultury honoru był pojedynek. Jeżeli doznaliśmy jakiejś zniewagi, to musieliśmy tę zniewagę zmazać najlepiej krwią, bądź nawet zabijając tego, który nas znieważył. Honor był tą wartością najwyższą, no i za honor można było nawet umrzeć. On był wyższą wartością niż życie. Później kultura honoru zamieniła się w kulturę godności. To jest niby pozorna, delikatna zmiana, ale dość istotna, dlatego że godność, już nie trzeba było godności odzyskiwać za pomocą szabli, pistoletu i tak dalej, tylko można było ją odzyskać za pomocą osoby trzeciej, na przykład podając do sądu kogoś i żądając zadośćuczynienia za naruszenie tej godności. I wreszcie ta kultura godności przeszła niezauważenie w kulturę ofiar, gdzie bycie ofiarą powoduje, że jesteśmy w centrum zainteresowania społecznego. To jest efekt bogacenia się społeczeństwa, bo ofiary są wspomagane nawet wśród zwierząt. Eibesfeld, taki etolog austriacki, pisał o przykładach na przykład zwierząt niewidzących w stadach ptaków. Te zwierzęta bardzo długo były karmione, utrzymywane przez inne zwierzęta, bądź ptaka, który nie miał skrzydła na przykład i też przez wiele lat funkcjonował w stadzie, on akurat dość dużo ptaków badał. Więc jeżeli stado jest wystarczająco silne, mocne, to takie ofiary oczywiście wspomaga. I poszukiwanie wsparcia, wzbudzanie tej empatii, poczucia litości i tak dalej, zawsze było u ssaków również, w tym u człowieka, zawsze było ważnym elementem przeżycia. Jeżeli potrafiliśmy zwracać się o pomoc, to tę pomoc otrzymywaliśmy i no, byliśmy w stanie przeżyć w bardzo trudnych warunkach. Teraz, jeżeli większość z nas no, nie musi na co dzień dbać o pożywienie, o dach nad głową, o takie podstawowe bezpieczeństwo, o to, że nas zje jakiś drapieżnik w ciągu nocy i tak dalej, co ludzkość przez większość swojej historii robiła, to my mamy więcej zasobów do tego, żeby wspierać różnego rodzaju ofiary. Wygląda na to, że ofiary to dostrzegły, a nie tylko ofiary to dostrzegły, tylko dostrzegli to ludzie, którzy zauważyli, że bycie ofiarą po prostu się opłaca w społeczności współczesnej, że bycie ofiarą to jest więcej profitów niż bycie bohaterem na przykład. No i w tej chwili szukamy różnych sposobów, jak zdobyć zainteresowanie społeczne. Przy czym te zabawy, o których pani wspomniała, te zabawy dzieci, młodzieży w szukanie osobowości wielorakiej, tożsamości płciowej i tak dalej, one są bardzo, ale to bardzo niebezpieczne. Ja powiem na jednym przykładzie. Otóż parę lat temu była taka historia, dziewczynka popełniła, nastolatka chyba 12 albo 14 lat, popełniła samobójstwo. I wstępne śledztwo wykazało, że wynikiem tego samobójstwa, że to samobójstwo było wynikiem hejtu, jaki na nią został wylany na jakimś portalu społecznościowym. Zaczęto prowadzić to śledztwo nieco bardziej uważnie. Co się okazało? Okazało się, że ta dziewczynka hejtowała samą siebie, że te wpisy, agresywne wpisy pod jej adresem pochodziły dokładnie z tego samego IP komputera, z którego ona korzystała. A więc miała założone fałszywe konta, z których to kont hejtowała samą siebie. No, można sobie zadać pytanie, gdzie tu jest sens, gdzie logika, jak dziecko, które samo siebie hejtuje, w wyniku tego hejtu
wywołanego przez samego siebie nagle odbiera sobie życie. Otóż mechanizm jest bardzo subtelny, bardzo zdradziecki. Bo po co te dzieci, potem badano to zjawisko, nawet się mówi w tej chwili o cyfrowym samookaleczaniu się. Okazuje się, że to jest zjawisko powszechne. To nie jest tak, że tylko jakieś tam jedno dziecko próbowało to robić. Otóż dzieci robią to eksperymentując. Eksperymentując ze znajomymi, na przykład co stanie się, jeżeli na mnie spadnie hejt w internecie, czy jeżeli ja na Facebooku dostanę jakieś takie bardzo negatywne komentarze, czy moi koledzy i koleżanki mnie będą bronić. Będą albo nie. Jeśli się okazuje, że nie bronią, to co tu dalej zrobić? Trochę głupio, no bo publicznie zostałem zhejtowany, co tu dalej z tym zrobić? No, kolejnym krokiem może być zwiększenie tego hejtu. Czyli taka próba prowokowania otoczenia, żeby w końcu się mną zaopiekowali. I krok po kroku nagle staję w sytuacji, w której spadł na mnie publiczny hejt. Nieważne, że to ja go sprowokowałem, ale ważne jest to, że otoczenie nie reaguje. Nie reagują być może osoby starsze, na które chcieliśmy zwrócić uwagę, swoją wagę tych osób, nie reaguje nasze otoczenie, środowisko. Jaki jest z tego wniosek? Jestem kimś nieważnym dla tego otoczenia, niepotrzebnym. I tutaj już mamy równie pochyłą, z której zaczyna się spadanie w otchłań. No, zaczynałem eksperymentować, żeby zobaczyć, co to będzie, jak zareagują koledzy, koleżanki. Być może zrobiłem to z głupoty, taki pierwszy krok. No ale potem są jakieś konsekwencje, bo to wszystko dzieje się w teatrze publicznym. To nie jest tak, że ja sobie siedzę i rozmawiam sam z sobą i nikt tego nie widzi. Mogą zobaczyć to wszyscy. I teraz te wszystkie zabawy z szukaniem tożsamości, w zaburzeniach psychicznych, w chorobach psychicznych, z szukaniem na siłę tożsamości w identyfikacji płciowej i tak dalej, one się zaczynają niewinnie, natomiast mają bardzo, bardzo poważne konsekwencje i no, powinniśmy to brać pod uwagę, bo to jest niebezpieczne. Tak, tak. Ciekawy mechanizm ten, o którym Pan mówi. Wydaje mi się, że samo w sobie takie no, próby właśnie sprawdzenia przez zwrócenie uwagi były jakby takim czymś spotykanym, ale no, nie było tego w internecie i właśnie zakres publiczność była mniejsza. Tak, i kontynuując może tą kwestię właśnie samopoczucia młodzieży, no to młodzieżówka partii lewicowej promowała taki postulat, żeby psycholog przyjmował w każdej szkole, żeby taka osoba pracowała w każdej szkole, była dostępna. No ktoś policzył, że nawet nie mamy tylu psychologów funkcjonujących, którzy mogliby każdą placówkę oświatową obsadzić. No ale no, chciałabym zapytać dalej, jakby to kontynuując, czy taki psycholog w szkole może tutaj coś zmienić. No trochę Pan już o tym powiedział. Domyślam się, że również psycholog przyjmujący w szkole nie jest jakąś wybitnie skuteczną interwencją, no ale może, nie wiem, może powinniśmy zwiększyć ilość psychologów, których kształcimy i czy to się w ogóle na cokolwiek tutaj pozytywnego przełoży. Przede wszystkim powinniśmy mieć świadomość, że każde zaburzenie, każda choroba psychiczna ma swój komponent środowiskowy. Jeżeli dziecko przyjdzie do psychologa, no i ma jakieś tam objawy depresyjne, a potem wyjdzie z tego psychologa i dalej będzie poniżane przez swoich rówieśników, czy przez swoich domowników, czy przez jakieś inne otoczenie, to choćby chodziło codziennie do tego psychologa, to ten psycholog nic z tym nie zrobi i nie poradzi, dlatego że źródło tych problemów tkwi w otoczeniu, w środowisku. Jeżeli nie naprawimy tego środowiska, nie zmienimy tego środowiska, nie stworzymy minimalnych warunków w tym środowisku,
No to nie ma takiego psychologa, który wbrew temu wszystkiemu by spowodował, że to dziecko nagle będzie szczęśliwe, wróci do domu i będzie co afirmować się przed lustrem i mówić, jaka jestem wspaniała, fantastyczna, podczas gdy będzie poniżane i będzie żyło pod jakimś presją psychiczną non-stop, być może w niedostatku też jakimś takim materialnym. Więc tutaj zawsze jest komponent środowiskowy. No, jeżeli weźmiemy kobiety, no, kobiety doświadczają cały czas dyskryminacji w różnych obszarach. Jeżeli teraz mówi się, że częściej kobiety chorują na przykład na depresję, to co? Psycholog spowoduje, że nagle te czynniki, które doprowadzają do tego, że one źle się w otoczeniu czują, są dyskryminowane, spowoduje, że te czynniki znikną? No nie. Ja rozmawiałem z taką pacjentką kiedyś, bo do mnie się dość dużo pacjentów niezadowolonych z psychoterapii zgłasza. I to była młoda kobieta, która pracowała jako pielęgniarka. I miała taki problem, że ona była w pracy dość mocno uległą osobą i to środowisko pielęgniarskie, z tego co mi opowiadała, jest takie mocno uhierarchizowane też, jak ktoś się nowy pojawia, to wykonuje najgorsze prace i tak dalej, ona nie za bardzo potrafiła odmawiać, postawić się, jak to się mówi potocznie, w związku z czym bardzo szybko stawała się takim popychadłem. Była też oskarżana o różne rzeczy, jak ktoś miał wziąć odpowiedzialność, to z reguły ona. I ona w ciągu paru lat psychoterapii 11 razy zmieniła pracę. I każdemu kolejnemu psychoterapeucie, miała ich kilku, mówiła, że jej problemem jest to, że ona nie potrafi się odnaleźć w środowisku pracy, w domu i tak dalej, było ok, ale kiedy przychodziła do pracy, wpadała w te tryby tego właśnie poniżania, tej dyskryminacji, choć to akurat najczęściej też osoby jednej płci to robiły, ale mimo wszystko inny rodzaj tej dyskryminacji. I psychologowie, psychoterapeuci rozmawiali z nią o dzieciństwie, o jej relacjach z matką i tego typu rzeczach. No to rzeczywiście, jeżeli zrealizujemy ten postulat psycholog w każdej szkole, no fajnie byłoby, żeby był psycholog wykształcony, dobry psycholog w każdej szkole. Ja nie mówię, że nie, ale to nie jest sposób na rozwiązanie tych problemów, które mamy w Polsce, bo doprowadzimy do takiej sytuacji jak z tą kobietą właśnie. Ona będzie chodzić do psychologa, do psychoterapeuty, który będzie z nią rozmawiał o relacjach z matką z dzieciństwa, a w pracy będą ją nadal poniżać i ona będzie dalej szukać, zmieniać miejsce pracy, nie będzie potrafiła znaleźć swojego miejsca w życiu. I ta główna przyczyna, która powoduje jej negatywny stan psychiczny, będzie się utrzymywała. Tak. To ciekawe, to się chyba nazywa mobbingiem właściwie, to co Pan opisuje. I trochę to jest jakby w kodeksie pracy ujęte i tutaj jakieś organizacje różne próby podejmują, natomiast bardzo często, jeżeli chodzi o, nie wiem, jak państwowe firmy, tak jak NFZ na przykład, ale bardzo często trochę to przyjmuje znowu taki kult cargo, tak, czyli to są takie fasadowe działania, które niby, ale może kampanie jakieś społeczne, to w tym zakresie też byłby rozwiązaniem, tak. No to jeszcze jedna sprawa. Co z ustawą o zawodzie psychologa? Bo ona została uchwalona chyba już prawie 20 lat temu, jak dobrze pamiętam, bo wydaje mi się, że to był 2001 rok. I do tej pory no ona po prostu nigdy nie weszła w życie, nie zaczęła funkcjonować, nie powstały samorządy, nie powstały żadne formy weryfikacji. No i konsekwencje tego też są takie, że chociażby w przypadku takiej diagnozy, która zostanie odwalona, będzie jakąś fuszerką, komuś zaszkodzi, nie ma do kogo pójść i no jak zawalczyć o swoje prawa, tak? Mógłby Pan trochę więcej o tym też powiedzieć, no bo tutaj też Pan zna dobrze te właśnie konsekwencje braku tej ustawy i może, nie wiem, ma wgląd w to, co się dzieje, że nie można tego przeprowadzić. No konsekwencje tej ustawy ponoszą głównie pacjenci i klienci psychologów i psychoterapeutów. Dlatego, że fakt, że tej ustawy nie ma, powoduje, że
No, regulacja prawna tego zawodu w Polsce jest mniej więcej taka jak regulacja zawodu prostytutki. Czyli w zasadzie klient niezadowolony z usług nie ma żadnego organu, do którego mógłby się odwołać, do którego mógłby pójść. Ba, nie ma nawet standardów wykonywania, poprawności wykonywania, czy to diagnozy, czy to psychoterapii. Ja dość często uczestniczę w sprawach sądowych związanych z psychoterapią właśnie. I pełnomocnicy terapeutów zwykle mówią, że kodeksy etyczne i te wszystkie standardy uznawane są w zależności od tego, czy to chce ktoś uznać, czy nie chce uznać. One nie mają żadnej wiążącej prawnej właściwości. I praktycznie można powiedzieć, że tak. No, psycholog, psychoterapeuta jest bezkarny. Jeżeli nie zrobi czegoś, co jest zapisane w kodeksie karnym, tam były takie przypadki w Polsce, że terapeuci molestowali swoich pacjentów podczas wizyt, no to rzeczywiście tutaj wkracza prawo i ukarze takiego terapeuty. Natomiast wszystko, co nie jest wpisane w kodeksie karnym, jest praktycznie dozwolone. Rzecznik praw pacjenta nie rozpatruje skarg pacjentów psychologicznych. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumenta uważa, że psychoterapia nie jest usługą, więc też nie rozpatruje takich skarg. No i praktycznie taki pacjent, jeżeli chce uzyskać jakiekolwiek zadośćuczynienie, jest odsyłany od nasza do Kajfasza i nie może uzyskać, literalnie nie może uzyskać nic, niestety. I konsekwencje ponoszą pacjenci, tak jak wspomniałem. Czy to dobrze dla zawodu psychologa, psychoterapeuty? Moim zdaniem nie, dlatego że to powoduje, że ten zawód cieszy się coraz mniejszym zaufaniem publicznym i coraz mniejszym prestiżem. Ja często powołuję się na taki przykład, mianowicie w XII wieku, XII wiek, to było już prawie 900 lat temu, 800 powiedzmy. W Holandii pojawiło się piwo złej jakości na rynku. To piwo było tanie, złej jakości, ludzie zaczęli narzekać na piwo. Piwowarzy skrzyknęli się, ci rzetelni piwowarzy, którzy robili dobre piwo według procedur znanych od lat i kontrolowanych, skrzyknęli się i założyli gildie. To były pierwsze gildie, które powstały w Europie, rzemieślnicze. I ich celem była poprawa jakości piwa na rynku i kontrolowanie jakości tego piwa w ten sposób, że po pierwsze wydawali certyfikaty mistrzowskie, prowadzili kontrolę jakości tego piwa i nie zezwalali na to, żeby byle kto ważył to piwo i sprzedawał na rynku. I rzeczywiście doprowadzili do tego, że piwo cieszyło się, dalej się cieszy, bo to są konsekwencje tamtych działań, wysoką jakością i byle kto nie może tego piwa ważyć. No, psychoterapeutom nie udało się tego dokonać, co udało się piwowarom w XII wieku zrobić, choć próby takie podejmowane były, dlatego że tych szkół i tych spojrzeń na psychoterapię jest tyle, jest ich ponad 600 w tej chwili, różnych, jest bardzo duże. One są często kompletnie sprzeczne ze sobą, więc nie da się, tak jak w przypadku piwa, powiedzieć, że to piwo na przykład musi coś tam zawierać, czegoś tam nie może zawierać, jakieś brzegowe kryteria musi spełnić. W przypadku psychoterapeutów, nawet Rada Psychoterapii w Polsce próbowała ustalić nawet wymagania kandydata do zawodu terapeuty, nawet tego się nie udało zrobić. No bo mamy w tym zawodzie bardzo dużo ludzi, którzy nie mają ani medycznego, ani psychologicznego wykształcenia. To są teolodzy, to są pedagodzy, to są przeróżni i nawet ludzie bez wyższego wykształcenia po kursach jakichś terapeutycznych. Ci ludzie cały czas
będą dążyć do tego, żeby ten zawód nie był uregulowany, bo regulacja tego zawodu no, będzie wiązała się z ograniczeniem dostępu do tego zawodu. A szkoły terapeutyczne też są zainteresowane w tym, żeby nie było ograniczenia, dlatego że no, będą mogły szkolić większą liczbę kandydatów cały czas. Więc no, tutaj ta wolność ekonomiczna, ta wolność rynkowa jest na rękę psychoterapeutom, psychologom, jest, działa wyłącznie na niekorzyść pacjentów i klientów, psychologów. Pan jest najbardziej znany chyba z krytyki właśnie tutaj tej skuteczności psychoterapii. Może teraz troszeczkę już udało się to przełamać, jest nieco lepiej, ale nawet rzucenie cień podejrzenia na to, czy metody te są skuteczne, czy może powinny być jakieś lepsze, czy wzbudza po prostu taką reakcję, jakby był to atak na osobę, która jakoś poszukuje tej pomocy. Czyli no teraz mamy to jest ten sam mechanizm, który dzisiaj obserwujemy w innych też przypadkach, czyli krytyka na przykład no, może dopuszczania na przykład do takiej medycznej tranzycji dzieci w przypadku tożsamości płciowej no jest już odbierane jako atak na samą tą tożsamość, czy tą dysforię, na ten problem, tak? No i to było właśnie widoczne już długo, długo wcześniej w przypadku terapii. No chciałam zapytać Pana, jak to właściwie jest w tym momencie, jak Pan na to patrzy, czy powinno się, bo oczywiście jest to, terapia jest tak dobrze wypromowana, że jest uważana za jedyny środek właśnie, no oprócz jeszcze ewentualnie konsultacje psychologiczne albo terapia, jedyny środek pomagający w problemach psychicznych, no ale wiadomo, z Pana książek na przykład i Pan Patel chyba tak opracował, nie wiem, czy dobrze to nazwisko czytam, opracował inne metody, tam gdzie specjalistów brakuje i chciałam właśnie zapytać o to, czy tylko psychoterapia i czy w ogóle psychoterapia, no bo właśnie ludzie, którzy wiedzą tylko o niej, chcą, żeby zwiększyć nakłady na NFZ, żeby tych terapeutów było więcej właśnie przyfinansowanych przez publiczne placówki, żeby to było dostępne, no ale właśnie to chyba nie jest jedyne rozwiązanie i czy Pan myśli w tym momencie po przeanalizowaniu tych wszystkich badań, czy w ogóle powinno się to finansować, czy to w ogóle powinno się robić? A jeśli tak, no to jaki nurt, tak? Może nie. No powinno się to robić z bardzo dużą ostrożnością, no bo tak jak powiedziałem, jeżeli skuteczność, jeżeli mamy w mediach cały czas nawoływanie do tego, no jeżeli masz myśli samobójcze i stany depresyjne, koniecznie terapia pomaga, ale terapia pomaga w 9%, tak jak powiedziałem, co pokazały bardzo duże badania prowadzone przez 50 lat. Czy duża grupa badań, bo to kilkaset badań było ujętych w tej jednej metaanalizie. Jeżeli mamy 9% skuteczności, to proszę sobie wyobrazić, że człowiek, który ma myśli samobójcze, może kilka razy przyjść do terapeuty i może w ogóle nie uzyskać żadnej pomocy. To po kilku takich razach, i to znamy dokładnie z psychologii, z badań, że to jest stan wyuczonej bezradności, który zresztą jest takim stanem sprzyjającym powstawaniu depresji, to po doświadczeniach z terapią nieskuteczną człowiek ma większe problemy niż miał wcześniej. I o tym się w ogóle nie mówi, mówiąc o psychoterapii. Psychoterapia działa, jest skuteczna, nie wstydź się przyjść. No niestety ona działa w bardzo ograniczonym zakresie i tak jak na lekarstwach powinny być etykietki, gdzie jest skuteczna, gdzie jest nieskuteczna i tak dalej. Tak samo powinniśmy wiedzieć o psychoterapii. Ale tu Pani wspomniała Vikrama Patela, który zrobił nieprawdopodobną rzecz na świecie. No to jest człowiek, który rzucił wyzwanie chorobom psychicznym na całym świecie, można powiedzieć, w skali globalnej. On zaczął swoją pracę w Zimbabwe. W Zimbabwe, kiedy zaczynał pracę świeżo po studiach, było, jeśli dobrze pamiętam, dwóch albo trzech psychiatrów w całym kraju.
Oni byli oczywiście dostępni dla najbogatszych mieszkańców stolicy i to były jedyne osoby, które mogły uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie zdrowia psychicznego. I Vikram Patel zaczął szukać sposobów pomagania ludziom chorym psychicznie, zaburzonym psychicznie w krajach tych słabo rozwiniętych, w tych krajach rozwijających się, tam, gdzie tych psychiatrów nie ma. A Zimbabwe to akurat jeszcze było dość dużo tych psychiatrów. W Angolii był chyba jeden, było takich kilka krajów, gdzie był jeden psychiatra na cały kraj. W tej chwili w Zimbabwe jest chyba jeden psychiatra na milion, więc nadal no to pokazuje skalę problemu. I on identyfikował te oddziaływania, te najprostsze oddziaływania, które przynoszą efekt, przynoszą skutek, tak jak na przykład wsparcie środowiskowe. W Zimbabwe powstał taki bardzo ciekawy projekt, on się nazywa Friendship Bench, czyli ławki przyjaźni. Otóż w klinikach w Zimbabwe czy w okolicy tych klinik postawiono takie ławki specjalne, drewniane ławki, dosłownie, na które można było sobie przysiąść, jeżeli ktoś miał problemy psychiczne jakieś, potrzebował wsparcia psychicznego. I te ławki, na tych ławkach, te ławki można powiedzieć obsługiwały, no tak jak Vikram Patel mówi, czy pisze o tym, babcie z tamtego kraju. No, takie nie całkiem babcie, bo tam średnia wieku chyba po 53 lata, czy coś takiego, ale starsze kobiety zwerbowane ze środowiska i przyuczone, często bez żadnego wykształcenia, zrobiono to z kobietami, dlatego że kobiety stereotypowo w Zimbabwe, akurat tam w tamtej kulturze, cieszą się większym zaufaniem i ludzie deklarowali, że chętniej porozmawiają właśnie z babcią, ze starszą kobietą z rodziny, z kimkolwiek tego typu, niż na przykład z mężczyznami czy z osobami młodszymi. Dlatego też werbowano te osoby w określonym wieku, określonej płci, żeby po prostu dostosować to do tych oczekiwań. I te panie były uczone bardzo prostych metod terapeutycznych też, takiej interwencji terapeutycznej, gdzieś wyciąganych właśnie z tych metod, które były skuteczne. Okazało się, że te ławki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. W 2017 roku odnotowano 30 tysięcy spotkań na tych ławkach. 30 tysięcy takich mini terapii przeprowadzonych na ławkach przyjaźni. Bada się te metody, okazuje się, że one są bardzo skuteczne. I tutaj właściwie łączą się te wątki naszej rozmowy, bo mówiliśmy o tym, że tym czynnikiem, który powoduje chorobę, zaburzenie, jest środowisko bardzo często. I środowisko jest też tym miejscem, jak Patel mówi, że powinniśmy wyjść z tych klinik, z tych gabinetów terapeutycznych wszystkich i zejść do środowiska, zobaczyć, co tam się dzieje, jak tam te relacje wyglądają i udzielać pomocy tam, na miejscu, w domu tej osoby, w najbliższym otoczeniu, w wiosce tej osoby, w szkole, w miejscu pracy. My mieliśmy ostatnio przykład, taki ewidentny przykład głośny samobójczej śmierci 12-letniej Kingi. To pewnie wszyscy o tym słyszeli. 29 dziewczynka popełniła samobójstwo wcześniej. Ta interwencja w jej sprawie zaczęła się we wrześniu i toczyła się przez kilka miesięcy w Polsce. I brali w tym udział i psychologowie, i nauczyciele, i przedstawiciele jakichś tam służb społecznych, a mimo to ta interwencja okazała się nieskuteczna. I teraz śledztwa, to co się w tej chwili w tej sprawie dzieje, ja akurat śledzę dokładnie te rzeczy, pokazują, że tam tkwił jakiś problem w środowisku, ale nie zidentyfikował tego ani szpital psychiatryczny, w którym ta dziewczynka była leczona, ani pracownicy tego środowiska nie byli w stanie temu zapobiec.
Więc mamy nie Zimbabwe, a Polskę w Europie, jeden z grupy najbogatszych krajów świata, jakby na to nie patrzeć, gdzie dziecko jest doprowadzone do ściany w wyniku tego, że to środowisko tego dziecka nie działa tak dobrze, jak powinno. Tak. Przychodzi mi tylko do głowy taka jeszcze jedna rzecz, że taka indywidualna pomoc profesjonalna, czy to psychologiczna, czy psychoterapeutyczna, jest często traktowana jako właśnie wymówka, żeby nie wchodzić w relacje i nie brać jakby tutaj współodpowiedzialności, bo to też za to, co się dzieje, tak? Nie tylko z dziećmi, ale w ogóle i w związkach, i w przyjaźni. Nie wiem, czy w ogóle właśnie, jeśli mówimy o łapkach przyjaźni, czy coś takiego jak przyjaźń jeszcze funkcjonuje poza jakby formą spędzania jakiegoś tam czasu, jakiejś rozrywki, bo spotykam się z tym nagminnie do tego stopnia, że w mediach społecznościowych, jeśli mówimy o chodzeniu na terapię, ktoś pisze alarmujący post, że się źle czuje, dostaje odpowiedź: powinnaś iść na terapię, ale byłam, nie pomogło, to idź jeszcze raz, ale ja byłam kilka razy i tak wygląda ten dialog, tak? Wydaje mi się, że gdzieś by trzeba było przemodelować po prostu tą debatę. No to jest efekt, to jest ten efekt kultury terapeutycznej, tej medykalizacji, profesjonalizacji życia codziennego, można powiedzieć. Coś, co kiedyś załatwialiśmy w obrębie właśnie przyjaciół, rodziny, najbliższych, w tej chwili mówimy: idź, zapłać, oni ci to naprawią. No niestety nie da się tego często naprawić, dlatego że tak jak mówiłem, no często to są te, no naprawy wymagają relacje, naprawy wymaga środowisko, czy sytuacja tej osoby w środowisku. I tego najlepszy profesjonalista, rozmawiając przez 5 lat o relacjach z matką w dzieciństwie, niestety nie zmieni. I ta osoba wróci do tej sytuacji i będzie przeżywała dokładnie te same problemy. Znowu, no, winić trzeba za to tę rozwijającą się kulturę terapeutyczną. Mówię tutaj bardzo szeroko, nie tylko o psychoterapeutycznej, ale o tej kulturze terapeutycznej, takiej medyczno-psychologicznej, że właściwie my naprawimy wszystko. Zaufajcie nam, nie wstydźcie się, nie bójcie się, przyjdźcie do nas, my wypiszemy wam odpowiedni środek, dziecko jest za bardzo ruchliwe w szkole, dobrze, ADHD, proszę bardzo, Ritalin, i w tonach się w tej chwili przepisuje tego typu środki, czy to przepisywanie właśnie lekarstw, czy to rozmowa o relacjach z matką, czy jakieś inne dziwne psychoterapie, one mają załatwić coś, co kiedyś rozwiązywaliśmy, no, jako wspólne problemy takie w środowisku. Taka kolejny bardzo taki istotny dział, czyli właśnie psychologia akademicka i wyniki badań społecznych, no bo to jest coś, co może być szokujące, jeśli się zbierze razem doniesienia z ostatnich kilku lat i się okaże, że tak, no właściwie ten kryzys tak zwany replikacyjny, to się poważnie jakoś brzmi, ale zasadniczo chodzi o to, że naturalnie, że jeśli przeprowadzi się jakieś badanie, no eksperyment na przykład, albo jakąś próbę się tam nawet opisowo zbada, tak, to warto by było to powtórzyć, zanim się uzna, że te wyniki są wiarygodne. Zawsze gdzieś można popełnić błąd, może coś być niedoskonałe, tak. No i tego się nie robiło. Kolejny problem, no to też, który pan chyba, nie wiem, czy zdaje się, że pan chyba też próbował wydobywać jakieś dane surowe od badaczy, czyli tak zwane, no, te pierwsze dane na przykład pochodzące, jak rozumiem, pewnie z, no, chociażby właśnie z kwestionariuszy, tak, bo to dużo tego się prowadzi, pewnie przy eksperymencie jest to, no bo tutaj mamy osobę, która opisuje, chociaż też zapewne jest ten problem, no, te dane nie są udostępnione, co, no, jakby wzbudza, może podważyć zaufanie do wyniku, na podstawie, który później powstaje z tych danych, które są obrabiane, no, statystycznie, czy też są wkładane w jakieś tam ramy interpretacyjne, tak? I
tych problemów metodologicznych tam jest mnóstwo. Niepublikowanie wyników, które nie potwierdzają hipotezy, czyli wstępnych założeń badacza. To jest kolejny problem, czyli zachodzi prawdopodobieństwo, że cały czas powtarzane są te same badania, no marnotrawstwo czasu, pieniędzy. No ale na domiar złego jeszcze tego wszystkiego, no to potem były właśnie zreplikowano badania, okazało się, że w jednym chyba na 100 badań było 36% około z tego, co znalazłam, to było pierwsze, jedno z pierwszych takich typ replikacji, potem Menelabs i tam było około 50%, tak? No i kończąc już ten wywód, mam tutaj, prawda, dyskredytację jakoś tam wyników badań, no tak można powiedzieć, no ujawnienie oszustwa, tak można chyba wprost to nazwać, może powinniśmy to wprost nazywać. W przypadku eksperymentu więziennego Zimbardo powstały duże, to jest chyba jeden z takich najbardziej znanych psychologów na świecie i eksperyment jego jest bardzo znany, ale okazało się, że raczej było to show telewizyjne. No i Eysenck, no to też bardzo znana postać psychologii, 60 prac skreślał. I teraz chciałabym zapytać pana, czy tutaj społeczeństwo mogłoby coś zrobić, no żeby ograniczyć takie problemy? No, być może nauka nie jest w stanie oczyścić się sama, no i nie wiem, może powinniśmy mieć jakiś centralny bank rejestracji. Właściwie w naukach biologicznych tak jest, prawda, że jest komisja etyczna, trzeba zarejestrować swoje badanie, może coś takiego, nie wiem, jak pan patrzy na to od tej strony? No bo chyba możemy mieć pretensje pewne do środowiska psychologicznego. Oczywiście ja jestem zdania, że społeczeństwo jak najbardziej może zrobić i powinno zrobić. Przede wszystkim powinno się zacząć interesować nauką i to nie w taki sposób, jak w tej chwili się interesują wszyscy szczepionkami i skutkami ubocznymi szczepionek, że wymieniają się wiadomościami na Facebooku, tylko że powinniśmy po prostu zacząć zwyczajnie czytać na temat badań, czytać książki, choćby popularno-naukowe, interesować się, bo nauka to jest to, co zmienia na co dzień nasze życie. Bardzo mocno i zdecydowanie zmienia. I ja powiem jeszcze, sytuacja jest w ogóle fatalna, dlatego że to, o czym pani mówi, ta potrzeba tej kontrolowania nauki, dowiedzenia się czegoś, ona po raz pierwszy w historii pojawiła się w XVII wieku. To był czas, kiedy powstały pierwsze czasopisma naukowe, bo stwierdzono, że no, naukowcy nie mogą tak sobie tylko dla siebie pisać, no, musi być do tego jakiś dostęp. I co my mamy w XXI wieku? Jeżeli, czego nie życzę nikomu, zachoruje pani na jakąś rzadki rodzaj raka, i zechce pani, mając jakieś wykształcenie wyższe, związane też wiedzę na temat tego, jak interpretować badania, i chce pani zbadać, to zresztą jest przykład autentyczny, tego doświadczyła znajoma Briana Noseka kiedyś. I chciała poczytać o tym wyniki badań. No, wchodzimy na stronę jakiejś bazy danych z wynikami badań medycznych. Dostęp do artykułu kosztuje $10-12 na dobę, mniej więcej. Po paru dniach lektury no, jesteśmy lżejsi o kilkaset dolarów, co najmniej. A czasami to jest $40-50 też. 10-12 to jest tak w psychologicznych czasopismach, w tych medycznych bywa i drożej. I teraz tak, i pani, i ja, i nasi słuchacze płacimy podatki, z których są finansowane te badania. One są potem publikowane w czasopismach wydawanych przez prywatnych wydawców. Ci wydawcy nawet nie płacą naukowcom za te teksty, które są przysyłane, bo to już dawno przestaną płacić, to naukowiec się cieszy, jak mu zaakceptują do druku cokolwiek i sprzedają nam te wyniki badań. W związku z czym no, gdzieś po drodze ktoś się bogaci na tym, co powinno być dobrem powszechnym, ogólnym. W tej chwili cały ten ruch otwartej nauki zaczyna to powoli zmieniać. Powstają te
czasopisma open, tak zwane, czyli te otwarte, gdzie dostęp do tych treści jest otwarty, gdzie często się to rejestruje wcześniej, ale to wszystko jest cały czas kropla w morzu. I my jako społeczeństwo w zasadzie nie wywieramy nacisku specjalnie na to. No, ja jako człowiek, który nie jest zatrudniony na żadnej uczelni, za każdy artykuł, który chcę przeczytać, który nie jest w open access dostępny, muszę płacić, muszę po prostu płacić. Nie ma innej możliwości przeczytania go. I to często są opłaty właśnie, że dostaje się artykuł na 24 godziny, PDF-a, wygasa tam do niego klucz czy coś takiego i już jak chce się go kupić, to kosztuje dużo drożej. Więc natomiast tak, naukowcom zależy również na tym, żeby społeczeństwo ich nie kontrolowało, bo w momencie, kiedy ich nie kontroluje, no to mogą robić, no, oni i tak cieszą się niezwykłą wolnością. Mogą robić, co im się żywnie podoba, badać, co im tylko przyjdzie do głowy, jeżeli zdobędą na to jakiś grant z jakiejś instytucji i to jest fantastyczne, ale też nie lubią, jak im ktoś patrzy na ręce. A jeśli nie patrzymy na ręce, no to jak pokazuje historia ostatnich lat, chociażby ostatnich 10 lat, no to rzeczywiście tych oszustw, tych przekrętów naukowych było tak dużo, że no coś jest nie tak w tym systemie kontroli nauki, o czym ja zresztą też bardzo dużo piszę. I coś należy z tym zrobić, coś należy to zmienić. To nie jest sytuacja, w której jest dobrze. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu z nas nie ma kompetencji do tego, żeby patrzeć naukowcom na ręce, a wielu próbuje patrzeć, nie mając tych kompetencji. To też trochę śmieszne jest i też tak nie powinno być, że byle kto dzisiaj na Facebooku wypowiada się na temat mikrobiologii, nie mając znajomości podstawowych pojęć, więc aż tak nie powinno być. Natomiast ewidentnie uważam, że społeczeństwo powinno kontrolować pracę naukowców. No i tutaj dochodzimy w ogóle też do drugiego problemu, no bo z jednej strony mamy ten problem, no że właśnie naukowcy też są ludźmi, potrafią oszukiwać, a z drugiej strony zaczynamy obserwować tą tak zwaną kulturę woke i ten taki nadmierną ingerencję aktywizmu w już świat akademicki i to oczywiście zaczęło się od humanistyki, gdzie oni mieli jakby swoje siedlisko, prawda, mogli rozwijać swoją filozofię, no ale połączone to jakby z działaniem społecznym, zaczęło się przedostawać coraz dalej, psychologia, socjologia, psychologia, a teraz już właściwie można powiedzieć, że biologia, no bo skoro Towarzystwo Endokrynologiczne musi jakieś duże podsumowanie na temat tego, czym jest płeć w ogóle i że ona istnieje, pisać, żeby jakby zastopować próby ingerencji, chociażby badania nawet na zwierzętach, którym zamiast płci przypisuje się na przykład gender, no to jest, no to coś jest już coraz bardziej nie tak. No i z jednej strony prawdą jest, pan też o tym pisał w swoich książkach, że choćby psycholodzy, oni się angażowali w procedery, które przyczyniały się do jakiejś tam krzywdy, no, te eugeniczne kwestie, jakieś stereotypy związane choćby z inteligencją, pewnie gdzieś tam na tle na przykład rasowym. No. A z drugiej strony dzisiaj mamy taką sytuację, że zbiera się iluś akademików na świecie i chcą otwierać nowy Uniwersytet w Austin, chyba pisała o tym niedawno Gazeta Wyborcza, no bo po pierwsze to są osoby albo skancelowane ze względu na to, że próbują krytycznie podchodzić, albo to są osoby, które widzą coraz większy problem w terrorze inkluzywności, co kiedyś wydawało się i antydyskryminacji, co kiedyś wydawało się jakimś tam pomysłem nieliberalnym, prawicowym, jakimś fanatycznym, a dziś się okazuje, że faktycznie mieli rację, no bo sprawy poszły za daleko. Gdzie tu w ogóle to wybaczyć? Czy w ogóle pan widzi ten problem tej ingerencji aktywistów właśnie w pracę naukowców i co z tym zrobić? No, ona jest bardzo duża, to jest właściwie zamykanie ust wielu naukowcom. Ja nie mam recepty na to, nie wiem co zrobić, być może właśnie sposobem, rozwiązaniem tego będzie powstanie nowych uniwersytetów niezależnych. Być może one stały się zbyt mocno zależne. Uniwersytety w ogóle powstały na świecie jako
ostoja wolnej myśli, wolnego słowa. Po to stworzono uniwersytety i w momencie, kiedy się zaczął renesans, później oświecenie, no, były po to, żeby móc wymieniać się tymi ideami, żeby móc o nich dyskutować. W momencie, kiedy się cenzurę wprowadza do uniwersytetów, no to mamy wynik taki, jaki mieliśmy w Związku Radzieckim czy w Polsce, że właściwie tę naukę zadeptaliśmy, zdusiliśmy i w wielu obszarach, no w tej chwili to się na świecie dzieje. No, ja jestem zbyt mały, że tak powiem, żeby tutaj proponować jakieś rozwiązania. Może jakieś przykłady właśnie z obszaru psychologii pan by podał? Chciałem powiedzieć o czymś takim, że w tej chwili bardzo wielu naukowców mówi, że ta siła intelektualna, która kiedyś była na najlepszych uniwersytetach, ona się przesunęła w tej chwili do korporacji, do takich korporacji. I tutaj przykładem sztandarowym to jest praca nad sztuczną inteligencją. W tej chwili nie pracuje się na uniwersytetach, w ośrodkach akademickich. Oczywiście pracuje się, no nie powiem, że nie. Natomiast wiodące badania, wiodące umysły, najwięcej ludzi zaangażowanych, cała ta siła intelektualna jest w korporacjach prywatnych. W Facebooku, w Amazonie, w Google i tak dalej. I tam się toczą dyskusje, badania naukowe, nieograniczone przez ideologię, choć czasami się też tam próbuje wpływać na to. I to jest też taki trochę znak czasów. I proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo my tutaj krytykujemy psychologię, ja jestem też takim krytykiem psychologii. Ale psychologia jest też takim troszkę chłopcem do bicia, bo jeśli w psychologii coś wymyślono, a sztuczna inteligencja, koncepcja sztucznej inteligencji powstała w psychologii, nie gdzie indziej. To się nazywało, to gdzieś tam z psychologii cybernetycznej, potem psychologia poznawcza, psychologia umysłu i tak dalej. I nagle mamy specjalistów od sztucznej inteligencji, którzy już się nie nazywają psychologami, tylko są specjalistami innej zupełnie dziedziny. W ogóle się nie łączy tego osiągnięcia sztucznej inteligencji z psychologią, że to wyrosło, z tego pnia jednak wyrosło. I dzięki temu, że w tym miejscu się zapoczątkowało, to ma takie, a nie inne możliwości. I to odeszło z uniwersytetów właśnie do tych korporacji, jest tam. Czyli jak gdyby można powiedzieć, że społeczeństwo straciło to coś, co można było wykorzystać. No, żeby przykład praktyczny. Pani mnie pytała o tę diagnozę. W tej chwili Facebook i inne korporacje badają tak zwany phenotyping, czyli sposób korzystania z klawiatury, z myszki, na ile dynamicznie uderzamy w klawisze, jak szybko, z jaką częstotliwością i tak dalej, czyli wszystkie aspekty behawioralne naszego zachowania się naszych palców po klawiaturze, po ekranie smartfona i tak dalej, i tak dalej. Na podstawie tych analiz algorytmy Facebooka potrafią zdiagnozować zaburzenie i chorobę psychiczną. Ja już nie mówię o takich subtelnych rzeczach, jak tam dostosowywanie reklam i treści i tak dalej, ale już są w stanie to robić dość skutecznie, dużo skuteczniej niż klinicyści. O próbach przeniesienia tego do praktyki ja nawet nie słyszałem, żeby ktokolwiek cokolwiek takiego zaproponował, więc można powiedzieć, że ten transfer wiedzy, tej gorącej wiedzy, bo my zawsze mówimy, dzielimy w nauce wiedzę na tak zwaną gorącą i zimną. Zimna to jest ta, która nie ma wiele wpływu ani na ekonomię, ani na politykę, ani na to, co się dzieje aktualnie. Na przykład, żeby taki przykład podać wiedzy zimnej, no to jest stereotypy zwierząt w postrzeganiu przez człowieka, nie?
No i tam możemy przypisujemy takie cechy tym zwierzętom, takie tam kulturowe i tak dalej. To nie ma żadnego wpływu, albo minimalny wpływ, żadnego to też źle powiedziane, minimalny wpływ na to, co się dzieje w ekonomii, w polityce i tak dalej. Ale już sztuczna inteligencja i wszystko, co z tym jest związane, ma ogromny wpływ na nas. I ta wiedza została przesunięta z uniwersytetu w inne miejsce. Jeżeli my będziemy ulegać tej modzie postmodernistycznej, bo ona się zadomowiła rzeczywiście w naukach humanistycznych. W Polsce wiele ludzi nauki społeczne traktuje jako nauki humanistyczne, co jest kompletnym błędem. Mówię o socjologii, ekonomii, psychologii, czy tak jak wcześniej wspomniałem, psychiatrii. To są nauki społeczne, nie humanistyczne w żaden sposób. Nauki humanistyczne są naukami o wytworach człowieka. I jeżeli w humanizmie możemy sobie analizować dzieło literackie, wykorzystując koncepcję Freuda i poza tam paroma czytelnikami i tym autorem to niewiele tam szkody pewnie narobi, o tyle, jeżeli zaczniemy pacjenta analizować tymi metodami, no to już zrobimy mu potężną krzywdę. I teraz, jeżeli ten postmodernizm wpuścimy, a już wpuściliśmy do nauk społecznych, on już się rozpanoszył. Jeżeli wpuścimy go dalej i do biologii i w inne obszary, no to będziemy mogli mówić o powrocie tych wieków ciemnych, o tym, że w zasadzie transfer, ta wiedza, nauka, to wszystko, co mieliśmy, co zdobyliśmy jako cywilizacja, zostało wypchnięte ideologicznie w inne miejsca niż uniwersytety. Tak, tak, jest nawet taka koncepcja humanistyczna, chociaż może będzie jakoś operacjonalizowane to, nowego średniowiecza, która nie podchodzi do tej sprawy jakby z takiej pozycji, że wartościowania, że to były jakieś, tylko że miały specyficzną organizację te wieki średnie, gdzie nauka była czymś niszowym, czymś, co się uprawiało w jakimś klasztorach, gdzie to było dla jednostek dostępne, tak oni to przedstawiają przynajmniej, a nie dla mas. I od tego też zresztą, od tego, że uniwersytety przestaną pełnić swoją rolę, no to za chwilę również oświata przestanie być potrzebna. Czy jest coś optymistycznego na zakończenie, może mógłby powiedzieć o w ogóle psychologii, o rozwoju kultury w tym kontekście, o rozwoju nauki? Widziałam, że Pan właśnie, udostępniając artykuł na temat tego i całego postmodernizmu, no, nie wyrażał się optymistycznie, ale może jednak coś... Ja z natury jestem pesymistą, więc mi trudno optymistyczne wizje formułować. Jeszcze jak patrzę, jak gatunek ludzki zmierza w kierunku no, unicestwienia samego siebie de facto, więc tutaj za dużo optymistycznie, nie ma podstaw do optymizmu specjalnie. Natomiast no, patrząc na naukę jako całość, można mieć dużo optymizmu. No, jednym z największych osiągnięć to było, można powiedzieć, że pokonaliśmy tę pandemię, mówię o wyprodukowaniu szczepionek i sposobów radzenia sobie z tym, co było zagrożeniem śmiertelnym i nie do opanowania jeszcze 2 lata temu, to w tej chwili to opanowaliśmy to w takim tempie, że to w historii ludzkości coś takiego nie miało miejsca nigdy wcześniej. I nauka, jeśli pozwolić, jeśli nie tłamsić ideologicznie, to ona będzie zawsze przynosiła człowiekowi korzyści, odkrycia, wynalazki, które będą poprawiać funkcjonowanie, dzięki którym będzie nam się żyło coraz lepiej i być może ostatecznie ten gatunek przetrwa jeszcze. Więc optymistyczne spojrzenie na naukę przy bardzo pesymistycznym spojrzeniu na sposoby jej wykorzystania, a w szczególności na psychologię i sposób, w jaki tę psychologię się cały czas uprawia.
Rozumiem. No, dziękuję bardzo. Powiem tak, jest mnóstwo, bo już prawie 2 godziny rozmawiamy. Pan wiem, że nie miał już dłużej czasu. No, jest mnóstwo bardzo takich zagadnień, które warto by było poruszyć. I myślę, że no, jest jeszcze mnóstwo też politycznych, bo i kwestia nawet badań nad właśnie autorytaryzmem, jeśli mówimy o kulturze i o tym próbie wpływania przez aktywizm chociażby, no ale wydało mi się, że po prostu ta sprawa zdrowia psychicznego jest bardziej taka istotna, nagląca, bo tutaj jest naprawdę mnóstwo nieporozumień i ludzie są jeszcze bardzo mocno zdeterminowani, żeby się wykłócać o to, że to, co nie zostało potwierdzone, albo zostało obalone jak przez badania, no to jest prawdą, więc tutaj nigdy dość moim zdaniem mówienia na ten temat i poszukiwania po prostu lepszych rozwiązań niż te najbardziej powszechnie znane jak psychoterapia i psychologia. Zatem dziękuję bardzo, że się Pan zgodził na rozmowę. Dziękuję i dziękuję do usłyszenia.